tak jak mówiłem, nasi zawodnicy za chwilę również wyjdą na płytę boiska po sprawdzeniu przez sędziów gotowości do gry. Ustawią się tutaj i zostaną wręczone im pamiątkowe puchary. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, członek Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak mówiłem, również twórca tego stadionu, pan Mieczysław Kolba wręczył pamiątkowy puchar. Ze strony Urzędu Gminy jest sekretarz gminy, pani Małgorzata Karakuła, również w imieniu wójta gminy, wcześniej mówiłem, również wręczy pamiątkowy puchar. Gorąco powitajmy gradami zespół klubu sportowego Wielkowica. Witamy bardzo serdecznie. Panie prezesie, zapraszam tutaj. Panie prezesie, zapraszam do zawodników. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania za ten historyczny awans i historyczny mecz otrzymuje kapitan drużyny Bartek Gliniak oraz wręczy go prezesowi klubu Ernestowi. Duże brawa! Duże brawa! Idziemy na tej ławce, też pomagajmy z powrotem. Jak jeszcze jakaś przerwa, od razu woda. W imieniu wójta gminy Wiązownica również wspaniały, piękny puchar wręcza sekretarz gminy pani Małgorzata Karakuła. Panie Mieczysławie, nie byłbym sobą, gdybym nie zaprosił do mikrofonu. Bardzo proszę, dwa słowa. Szanowni Państwo, to wyjątkowe wydarzenie, historyczne wydarzenie dla naszej miejscowości, dla klubu sportowego Wiązownicy, bo to po raz pierwszy możemy tak w wysokiej lidze grać, w trzeciej lidze. To jest bardzo ważne dla nas, makroregion jest istotny. Gratuluję zawodnikom, gratuluję wszystkim tym, którzy wspierali przez lata właśnie tutaj ten klub, wspierali, pomagali, angażowali się, poświęcali swój czas, to dzisiaj oni będą nam prezentować piękną, wspaniałą piłkę. Liczymy na to, że będzie rzeczywiście wielkie widowisko przez cały sezon, że to będzie wyjątkowy czas dla klubu sportowego Wiązownicy, dla drużyny, dla piłkarzy. Szanowni Państwo, zdobycie mistrzostwa w klasie, można powiedzieć, najwyższej, jaką prowadzi Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, to jest czwarta liga, to jest rzeczywiście coś wyjątkowego, ale dzisiaj gramy już w makroregionie w trzeciej lidze. Z tego tytułu chciałem pogratulować jeszcze raz, życzyć wielu sukcesów. Jestem przekonany, że na pewno poradzicie sobie, a idźcie za ciosem. Druga liga, a potem tylko pierwsza i ekstraklasa. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Fajnie by to było, tylko stadion nie ten trzeba by było. Ale tu szkoda, że nie ma pana wójta. Myślę, że powiedziałby, że przy tym awansie byłyby i trybuny, zadaszenie i stadion gotowy na drugą ligę. Gorąco wierzymy. Za chwilę podam składy, a sędziowie rozpoczną dzisiejsze historyczne spotkanie. Pierwsze w rozgrywkach trzecioligowych na naszym stadionie. Naszych kibiców proszę o doping i brawo duże! Szanowni Państwo,
Podam szybciutko składy, w jakim wystąpią drużyny. Drużyna gości: Hetman Zamość, w bramce Grzegorz Gipsi, w bramce Michał Polanin. Thank you.
Kasio! Tam nie widzicie tego? Szybciej! Kontra, kontra, dawaj, 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 dawaj! Do końca, do końca, do końca! Wygrywamy! Brawo, brawo, brawo! Odbuduj! Wesło, odbuduj, powrót! Co? Kurwa! Ojej!
wiesz, wam grają cały czas na te typowe i to, bo kurwa, zobacz, oni są już piętro wyżej. Nie, nie, nie. Brawo! Czerwony jeden! Kurwa, bo oni pojebali, kurwa. Tak. Dobra. Bardzo. Dawaj, tu po tył, hej! Dwa jest z tyłu. Chłopi, wróć! Chłopi, wróć! Chłopi, co miałeś robić? Kurwa, spierdala mnie, mamę. A, bo... Życie Jarom! Bonio! Ty powinieneś dawać! Co co miało być do gramki? Jeden gramy! Do rzutem, kurwa, spierdalaj się.
Dorzuć to, kurwa! Dorzuć tą piłkę, do kurwa! Odbiór jest! Odbiór jest! Musisz! Dawaj, buduj! Chodź, Boniu, lokalno, dawaj, idziemy! Środek mamy! Nie ma! Wieszaj! Dobrze, Pupi, ale popatrz, czy tam idzie baranek! Jeszcze pograj! Rzucaj! A mamy trzy. Niech pograją, lżej, ale dobry pomysł. Kupi. Dawaj, środeczku, dawaj. Uważaj o przegranie, o jeden zrobią teraz. Od razu jeden przegranie, idzie Pupi na ciebie. Hej, Michał! Mamy aut teraz, wykorzystajmy to, Boniu! Dawaj, aut mamy! Dawaj, baranek, baran, czekaj! Wesley! Kurwa, rzuć mu dobrą piłkę! Spokojnie, hej! Odważnie! Więcej na siebie piłek! Czujnie, panowie, cały czas!
Kurde, no wracaj, wracaj, wracaj! Wesley! Wesley, Wesley, dawaj! Opracuj trochę! Przeniesiona idzie, uważajcie, przeniesiona! Sunie, sunie, Kociu! Przeniesiona! Odjedź! Dawaj, dawaj, szybciej, szybciej, szybciej! Białe! Białe!
Bez kurwa. Na pierwszego. Białe gramy, białe! Na baranka. Bo nie czekaj, bo nie czekaj jeszcze! Pupi, pupi! Opad, 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 pupi! Opadaj, pupi! Dobra, jest, jest! Kurwa mać, włóż tam głowę! Ej, gdzie ta noga, kurwa? Bo nie kwasaj! Dawaj kurwa! Jest! Ja pierdolę! Dawaj myka! Pierdoli to jak idzie! Opadamy, opadamy! 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 My się opadamy szybciej! Szybciej! Gosi! Pani! Weź powrót! Łyszej! Weź powrót! Biegać trzeba! Nie ma kurwa! Napierdalam jak... Sok nie widać ile miał, ale myślę, że miał te 13 metrów. Albo na ten miał 15. Albo to baranek. Baranek. Nie, to świetne bramki. Ciągnie się, to nie widziałeś? Zespołu naszego. Duże brawa!
tak wypierdalamy? Panowie, pograjmy! Zejdźmy do gry! A nie wybijamy! Panowie, panie trenerze, tak jak prosiłem, panowie nie wchodzą, pan zostanie jeden. Narada wojenna, panie trenerze. Jeden, jedna osoba zostanie. Okej, okej. Proszę, uderz, uderz! Dośrodkowaniem to musi być, kurwa! Wrzućmy, wrzućmy! Opadaj! 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 Do siebie! Nie ma takiego filera. No nie jest filtaki.
Spalaj! Z strony! Daj! Kurwa, daj! A kurwa, na wyciego, kurwa, idealne. Serwuj teraz krócie. Zaraz rzucą, zaraz rzucą za plecy. Rzucają za plecy teraz! Uważaj! Jeszcze nie! Jakuta, Szefer. Na razie się skoncentruj. Broń, broń, Mycha, broń! Dawaj! 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 Dawaj!
Możesz wyjść od razu do ogień! Czujnie! Dawaj Wesley! Wesley! Dawaj presuj! Ostrzej! Wyżej! Gotówka jest! Glina tył! Glina! Glina jestem! Glina jestem! Zobacz! Zobacz! Wesley! To samo!
Mysza, mysza przed! Mysza przed! Ten gwizdek kończy pierwsze 45 minut inauguracyjnego meczu na mistrzostwo trzeciej ligi, w którym to podejmujemy drużynę Hetmana Zamość i prowadzimy 1-0, a gola na inaugurację zdobył Kasper Wydra. Szanowni Państwo, ja chciałbym jeszcze raz serdecznie Was gorąco przywitać na inauguracji sezonu trzeciej ligi na stadionie Klubu Sportowego Związownicy. Chciałbym również serdecznie i gorąco powitać gości, którzy przyjechali, przyszli na dzisiejsze spotkanie Związownicy. Gości są prezesi klubów sportowych,